Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiejszym gościem podcastu Na Celowniku jest Marek Świerczyński. Witam serdecznie. Dzień dobry, Arturze. Super, że wziąłeś mnie na swój celownik. Znamy się kopę lat i tak naprawdę zastanawiam się, bo ty wiesz wszystko i żadnych odpowiedzi ode mnie nie potrzebujesz, dlatego tym bardziej się cieszę. Zaczynasz się obawiać pytań? Sądzę, że sobie poradzę z pytaniami, natomiast jestem ciekaw, o co będziesz pytał. Dobrze, zanim faktycznie wezmę cię na celownik, jeszcze może parę słów uzupełnienia. Marek Świerczyński, czy może ładniej redaktor Marek Świerczyński, 25 lat doświadczenia w branży dziennikarskiej, aktualnie jest szefem działu bezpieczeństwa w Polityce Insight, około 1000 tekstów analitycznych, setki typowo medialnych, prasowych, związany zawodowo wcześniej między innymi z BBC, TVP i TVN. No i chyba, Marku, zawsze głównie wokół bezpieczeństwa i obronności. Różnie to bywało, bo oczywiście jako młody adept tego rzemiosła zaczynałem jako taki ogólnowojskowy reporter, można powiedzieć, tak? Więc różne rzeczy się robiło, ale masz rację, że jakoś mnie ciągnęło do tej tematyki. No i mam to ogromne szczęście, że od 7 już ponad lat jestem w stanie się na niej po prostu skupić i bardzo głęboko ją cały czas poznawać. Zarysowałem zaledwie powierzchnię, więc jeszcze dużo roboty przede mną. No właśnie, tak trochę pół żartem, pół serio. Gdybyś to wszystko robił w mundurze, już niebawem mógłbyś pójść na tak zwaną pełną emeryturę. A mówiąc całkiem poważnie, 7 lat, jak sam zauważasz, możesz się całkowicie skupiać. Czy dziennikarstwo branżowe? Pytam oczywiście o tej naszej materii, tak? Inne branże jakby tutaj pomijamy. Jakby ma sens? No chyba ma, bo skoro 7 lat to robisz, jesteś zadowolony. Ale czy to jest trudniejsze? Czy to jest inne w wykonywaniu zawodu dziennikarza, a przy okazji podkreślam jednak analityka? Wiesz, z pewnego punktu widzenia jest to łatwiejsze, ponieważ oczywiście masz ten swój silos, w którym masz za zadanie i chcesz to robić, poruszać się swobodnie, poznawać go wszerz i wzdłuż i w głąb, przekrawać pod rozmaitymi kątami i patrzeć, co tam z tego układu słojów wynika. I to robię właśnie głównie w tej pracy analitycznej. No ale oczywiście mam tę żyłkę, powiedzmy, takiego publicysty, czy też opowiadacza, storytellera, tak? Ja, ponieważ uczyłem się zawodu dziennikarza w sekcji polskiej BBC, tam zawsze nam mówiono, że dziennikarstwo to jest opowiadanie historii. Dlatego ja staram się te historie opowiadać w moich tekstach, tych, które publikuję w otwartych kanałach, a również tych w Polityce Insight. Ja bardzo dużo stawiam nacisku na taką narrację po prostu, tak? Żeby historia gdzieś się zaczynała, dokądś wiodła i gdzieś się kończyła, chociaż oczywiście czasem brakuje i wyobraźni, i też zdolności, żeby wszystko a vista podsumowywać i jeszcze mieć rację, prawda? To jest już sztuka najwyższa, do której jeszcze mi bardzo daleko. Ale wracając do swojego pytania, dziennikarstwo branżowe czy też wyspecjalizowane ma tym większy sens, im bardziej go brakuje w mediach tak zwanego codziennego użytku, czy też głównego nurtu, czy też szeroko bardzo traktujących tą materię informacyjną, której jest coraz więcej, tak, i w której bardzo łatwo się pogubić. Kiedyś, właśnie te ćwierć wieku temu, kiedy ja zaczynałem pracę, w tak zwanych poważnych redakcjach byli zawsze tak zwani poważni redaktorzy, panie i panowie, którzy mieli status tak zwanych komentatorów, czy też analityków,
którzy zapewniali właśnie taką chłodną ocenę, może nie tyle wydarzeń, co pewnych procesów, co pewnej zmiany, pewnej historii, która się działa na ich oczach i coś z niej wynikało. Z czasem media przeszły ewolucję w stronę, która tego rodzaju dziennikarstwa nie ceni. Była pogoń za newsem, nadal jest, prawda? W tej chwili mamy tak zwaną clickbaitowość, czyli... No właśnie, czy taka digitalizacja trochę mediom nie zaszkodziła? Bo z jednej strony media dostały kolejne nowe kanały, zwłaszcza w procesie typowego nie komunikowania, a jednak już komunikacji dwustronnej. Ale czy ta digitalizacja paradoksalnie nie zaszkodziła temu wszystkiemu? Wiesz, zaszkodziła to chyba nie, bo to jest po prostu przejście w kolejny wymiar, tak? Tego przepływu, czy też obrotu informacyjnego. Tak jak mówisz, on zaczyna się dziać w tej chwili w dwie strony. No, w przypadku gazety drukowanej miałeś jedynie list do redakcji, prawda? Zresztą działy listów do redakcji były niezwykle poczytne, tak? I niezwykle ważne w redakcjach prasowych. No w tej chwili każdy może właśnie komunikować. To nie zawsze wychodzi na dobre. Dlatego właśnie wracam do mojej myśli. No, moim zdaniem przydają się tacy ludzie, którzy umieją, czy też starają się pewne rzeczy analizować i syntetyzować. A powiedziałeś tak naprawdę, że mówiłeś o mediach głównego nurtu i mówiłeś też o czymś, co nazwałbym właśnie niszą. Bo w pewien sposób jednak zawężanie się do dziedziny jasne powoduje, że się specjalizujesz, ale z drugiej strony trochę się zawężasz. Ja nie mówię, że to jest negatywne, nie oceniam tutaj, broń Boże. Chciałem doprecyzować, Arturze, w tym momencie. Jasne. W słowo. Myślę, że postrzeganie tego w kategoriach zawężania jest niesłuszne. To znaczy, nic nie działa w oderwaniu od innych rzeczy, tematów, procesów. Sfera obronności czy bezpieczeństwa narodowego nie działa w oderwaniu od polityki gospodarczej, od całej jakby sfery gospodarczej, społecznej, finansowej, kulturowej nawet. No, nie muszę dodawać oczywistości relacji zewnętrznych państwa, tak? Czyli problematyki międzynarodowej. Dziennikarz branżowy czy też wyspecjalizowany nie może nie widzieć tych innych tematów. Dlatego ja, mimo że staram się uprawiać tę działkę, no to również po pierwsze obserwuję, po drugie pytam ludzi, którzy się lepiej znają właśnie na tych innych obszarach, o to, co z nich dla mnie i dla mojego obszaru specjalizacji wynika. A mam takie pytanie, bo mam to szczęście, że mogę to dość ogólnie powiedzieć. Niektórzy dziennikarze niestety się przyznawali, no jesteśmy dalej w tej branży bezpieczeństwa. Wiadomo, czasem chcemy porozmawiać z dowódcą dość specyficznej jednostki czy instytucji. Nie każdy ma tam dostęp, bardzo często on też niestety musi uzyskać zgodę wyższych przełożonych na to, aby się wypowiedzieć. No i dochodzi czasem do sytuacji, że nie do końca dziennikarz może wszystko napisać, co widział. Ja już nie mówię o ujawnianiu jakichś tajemnic, bo czasem widzi pewne mankamenty, ale trochę z własnej wygody i patrzenia w przyszłość pomija pewne tematy, bo wie, że jeżeli szczerze do końca napisze, to więcej już za mury danego podmiotu nie wejdzie. Jest to tak naprawdę problemem? Czy może inaczej jest w waszym wypadku trochę, tak? I jako podmiotu, który tak naprawdę w pewien sposób analizy dostarcza bardzo wielu podmiotom, ale dla młodych dziennikarzy czy rozpoczynających swoją przygodę może to być problem, bo jednak w pewien sposób gryzą się w język. Znaczy tutaj oczywiście masz rację, że wskazujesz na te różnice jakby stylu czy też rodzaju prowadzonej działalności, bo to, o czym mówisz, to jest taka klasyczna reporterka, czy też news gathering, czy też nawet dziennikarstwo śledcze, tak, które ma odkrywać pewne tematy, które przed opinią publiczną czy są skryte właśnie z powodu pewnych ograniczeń natury prawnej, czy też z powodu tego, że mogą być dla kogoś niewygodne. To jest kwestia oczywiście po pierwsze integralności redakcji i samego dziennikarza, tak, wartości, które wyznaje, sposobu oceny tego, czy ujawnienie pewnych faktów, czy też opowiedzenie jakiejś historii
będzie miało pozytywny wpływ na sytuację, czy też danego opisywanego obszaru, czy coś zmieni na lepsze, czy, nie wiem, dajmy na to jego ujawnienie przetnie jakąś negatywną sytuację. Innymi słowy, tutaj następuje to ważenie dóbr, tak? Tak zwanej słuszności, czy też interesu społecznego, tak? Versus właśnie te ograniczenia prawne, czy też czyjeś czasami po prostu czyjejś złej woli, czy też jakiegoś widzimisię. No szczerze mówiąc, ja osobiście mam coraz mniej takich problemów, ponieważ coraz mniej zajmuję się tym takim standardowym news gatheringiem i oczywiście bardzo często rozmawiam tak z ludźmi, z którymi można porozmawiać szczerze i otwarcie, ale raczej zachowuję to dla siebie, to znaczy po pierwsze nie odczuwam potrzeby, żeby o wszystkim pisać. Po drugie, też jakby w mojej głównej pracy nie to jest jej główną wartością, tak? Raczej chodzi mi o jakby budowanie u mnie samego takiego obrazu sytuacji, takiej świadomości sytuacyjnej, która lepiej pozwoli mi pewne procesy zrozumieć i dotrzeć do ich przyczyny oraz do ich skutków, tak? Ja nie mówię tutaj, że głównie zajmuję się prognozowaniem czy przewidywaniem, wcale tak nie jest. Natomiast zrozumienie jakby treści pewnych zmian, które następują, pozwala oczywiście lepiej je ocenić. Jakby to Chińczycy powiedzieli, żyjemy w dość ciekawych czasach. Trochę nam to wykakali, a przecież jest to przekleństwo i wcale nie przysłowie, jak niektórzy mówią. Mamy oczywiście drugą fazę wojny w Ukrainie, bo wcale to nie jest tak, że ona się rozpoczęła w lutym i mamy sto któryś dzień tej wojny. Wcześniej oczywiście był COVID, były inne okoliczności. Czy to, co się aktualnie dzieje na świecie, czy widzisz jakieś korelacje tak naprawdę między branżą zbrojeniową, oczywiście poza takimi naprawdę dość oczywistymi kwestiami typu dostawy, ale czy może już wcześniej coś się działo, czy może coś się zmieniło w branży, w jej podejściu? Jak to w tym sektorze wygląda? Jakie są Twoje obserwacje? Trudno mi przedstawić w jednym czy paru zdaniach taką spójną syntezę sytuacji zbrojeniowej, nie wiem, na świecie czy w Polsce, ale mogę powiedzieć jedno, że społeczność świata, w którym żyjemy, albo społeczność świata, w której my żyjemy, ta społeczność zachodnia, też warto zauważyć, że jest to mniejszość ludności i postaw na świecie, tak? Nam się wydaje, że to Zachód rządzi światem. Może i rządzi, ale nie stanowi jego większości. To też widać, jeżeli chodzi o podejście do właśnie wojny w Ukrainie i jej rozmaitych konsekwencji. Ale ten świat zdał sobie sprawę, że skończyła się pewna epoka, trwająca 25-30 lat, zależy od którego momentu ją dokładnie liczyć i w którym momencie właśnie nastąpiło to przegięcie, tak? Ten punkt przejścia z epoki łagodności do epoki konfliktu, tak bym powiedział. To też różnie można określać, ale masz rację, że to nie zaczęło się 24 lutego obecnego roku, tylko narastało, czy też trwało od dłuższego czasu. Ale nieważne. Tamte czasy się skończyły i zaczęły się czasy inne. Czasy rywalizacji, konfrontacji i konfliktu. Zatem przywrócone zostało znaczenie siły militarnej jako narzędzia odstraszania, obrony, prowadzenia relacji międzynarodowych, prowadzenia relacji również wewnętrznych, prowadzenia polityki wewnętrznej w kraju. To u nas w Polsce bardzo dokładnie widzieliśmy przez ostatnie 2 lata. I jeszcze zobaczymy niejedno. No i oczywiście w ostateczności jest to narzędzie rozwiązywania konfliktów, czy też rozstrzygania sporów, tak? Prowadzenia dyplomacji metodą wojenną, można tak powiedzieć, nawiązując do klasyków. Trochę prawo dżungli, tak? Silniejszy ostatecznie ma rację. Nie znam się dokładnie na prawach dżungli, w sensie tym, że tam spryt chyba również odgrywa pewną rolę. A tutaj też, zdecydowanie. No więc właśnie. I rozmaite są strategie dostosowawcze, tak? To chcielibyśmy długą dyskusję otworzyć, dygresyjną. W każdym razie świat ten, w którym my żyjemy, wrócił do takiego, powiedzmy,
podejścia, które nazywane jest zimnowojennym, czy też pochodzącym z epoki właśnie drugiej połowy XX wieku, które każe myśleć o tym, żeby się przede wszystkim dozbrajać i przez to zwiększyć poczucie, czy też możliwości dotyczące bezpieczeństwa militarnego. Po drugie, każe nam myśleć w nowy sposób, czy też inny sposób niż dotychczas o sojuszach międzynarodowych, w tym militarnych, co również przekłada się na kwestie zbrojeniowe. No i po kolejne, każe nam odbudowywać, czy też wzmacniać siły zbrojne państw narodowych, a także odbudowywać świadomość obronną społeczeństw państw narodowych. No i tutaj jakby to są warstwy, tak, tego tortu, tego ciasta, które nam rośnie w tym momencie, no bo to też widać na tych wykresach, na przykład publikowanych przez Instytut CPRIS ze Sztokholmu, który pokazuje bardzo ładnie, że ta krzywa wydatków obronnych w tej chwili gwałtownie rośnie po okresie, kiedy dość wyraźnie spadała. No my sami jesteśmy, my jako Polska jesteśmy w fazie podnoszenia wydatków obronnych do rekordowego poziomu zupełnie. To już przekroczyło w tej chwili 12% wydatków budżetowych corocznych, prawda? A będzie jeszcze więcej. No więc widzimy, że następuje pewnego rodzaju militaryzacja polityki publicznej w sensie no, wydatków, tak? No wiadomo, że polityka ekonomiczna, budżet państwa to jest to podstawowe narzędzie władzy publicznej, tak? Ona przez pieniądze, przez dystrybucję pieniędzy pokazuje, jakie są jej cele. A jeżeli tak, no to widać wyraźnie, zresztą to jest też komunikowane w sposób dosłowny przez przywódców politycznych, że kwestia bezpieczeństwa militarnego, nawet nie tyle bezpieczeństwa siły militarnej Polski, jest w tej chwili pierwszoplanowa. Jak to się odbywa konkretnie, prawda? Jakie są te strategie, co tam się na to składa, to pewnie jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać. W każdym razie przeszliśmy ze świata, w którym inaczej widzieliśmy podstawy naszej egzystencji, przyszłości, szans, do świata, w którym najpierw musimy zabezpieczyć właśnie siłę i możliwość oddziaływania obronnego po to, żeby móc realizować te wszystkie inne aspekty. Nie wiem, czy się nie zaplątałem troszeczkę w tym wywodzie. Nie, dlaczego? Ja sobie cały czas wręcz notuję, jak zwykle zresztą przy wizytach moich gości, to o czym mówią, bo oczywiście zawsze rodzą się nowe pytania i jak najbardziej kilka takich, że tak powiem, uzupełniających albo rozwijających miałbym do Ciebie, szanowny Marku. Jak najbardziej wydaje się, że ta siła militarna ma mieć znaczenie co do rosnących nakładów de facto finansowych, to zaraz dojdę do pewnego pytania. Wspomniałeś o zimnej wojnie, ja się też zawsze zastanawiam, jak ten okres dzisiaj nazwać, bo ewidentnie mamy pewnego rodzaju wyścig zbrojeń, tak? Czy jest to faktycznie zimna wojna, czy nie? No, nazwa może nie do końca adekwatna, no bo nowy ład i porządek nam się kreuje, tak? Ja może kiedyś gdzieś nie lubię popełniać błędów, no ale jak już popełnię, to się do nich przyznaję. Zawsze mi się wydawało, że kreowanie się tego nowego ładu i porządku nastąpi w pewien sposób nagły. Zdaje się, że Krzysztof Wojczal mnie tak trochę uświadomił i powiedział, że trochę to jednak potrwa. I faktycznie może być tak, że dekada, dwie, trzy, niestety boleśnie będzie się ten ład w pewien sposób kreował. Ale powiedzieć fajną rzecz, że ważną rolę odgrywają te państwa narodowe, ważną rolę odgrywają tutaj społeczeństwa. Rosną nakłady na te zbrojenia, ale gdzieś pomijamy trochę rolę tych sojuszy. Czy państwa narodowe, a za nimi ich rządy, bardzo mocno stawiają na swoją rolę? Czy czasem trochę o tych sojuszach do końca nie zapominają? Bo oczywiście w rosyjskiej retoryce, bo to stamtąd jest to podsuwane, znowu oczywiście wraca kwestia 1939 roku i na zasadzie NATO na pewno nas nie obroni. I teraz pytanie, bo był też Bartek Chmielewski niedawno z Ośrodka Studiów Wschodnich u mnie. Rozmawialiśmy oczywiście o Litwie, Łotwie, Estonii. Tam nieba, szczerze, de facto NATO. Też wysyłamy swój komponent. Nam się udało... już byliśmy w tej misji. Dokładnie tak.
I teraz też takie pytanie, nie wiem czy prowokacyjne, ale na swój sposób wydaje mi się zasadne. Siły specjalne mamy naprawdę dobre. Siły powietrzne udało nam się postawić też, nawet nie chcę mówić, że z kolan, ale w pewien sposób zglebowane też do poziomu, który w jakiś sposób nas satysfakcjonuje. Aczkolwiek w bardzo ograniczonej skali. Tak, można, ale powiedzmy, że pewne ruchy nastąpiły. O marynarce wojennej, no lepiej myślę, nie. Że... No właśnie. I teraz pytanie, czy w takim razie, skoro tak rosną i tak wydatki do niebotycznych kwot i procentów, czy może jednak nie warto by było podobnej misji ustanowić na Bałtyku, zawiązać związku, no czasem masła maślane mi się trafiają, który jednak będzie o te nasze wybrzeże i nie tylko zresztą nasze dbał, no bo możemy gonić w nieskończoność, kupować, wydawać przy okazji cały czas, ale w obecnych czasach, no to niestety wcześniej czy później może się skończyć nie najlepiej. Czy nie lepiej właśnie bardziej iść na współpracę sojuszniczą? My dla was coś, ale wy dla nas też coś. To wydaje się, że jest to jedna z oczywistych oczywistości, tak, które... Ale do życia nie wchodzą jednak. Które nie wykluczają budowy zdolności własnych, narodowych, suwerennych, ale które powinny je uzupełniać, być komplementarne, oczywiście za jakąś cenę. No, ceną jest przede wszystkim udział w tych wielonarodowych konstruktach. Jeżeli chodzi o ten aspekt morski, to się dzieje właśnie na naszych oczach, bo w ramach kolejnej fazy wzmacniania obecności wojskowej na wschodniej flance, taki komponent morski ma być budowany. W zasadzie w praktyce go w tej chwili widzimy, bo zdaje się, że ciągle w tym momencie na Bałtyku operują dwie natowskie grupy morskie. NATO ma cztery takie stałe zespoły okrętów. Przed chwilą ciągle jeszcze trwają, gdy rozmawiamy, ćwiczenia Baltops. To jest coroczna operacja. Nie ściśle natowska, tylko amerykańska, ale sojusznicza i partnerska. No a w konsekwencji przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii, co może się nieco opóźnić, ale pewnie raczej nastąpi w perspektywie roku czy półtora, no to Morze Bałtyckie jeszcze bardziej stanie się akwenem sojuszniczym. A w związku z tym możliwości jego obrony, czy też prowadzenia na nim operacji, zarówno na wodzie, jak i w przestrzeni powietrznej, powinny wzrosnąć. Więc tutaj akurat jeżeli chodzi o ten aspekt morski, to byłbym, szczerze mówiąc, najspokojniejszy w tym sensie, że no naprawdę nie jest tak, że Bałtyk jest gdzieś, nie wiem, małym, płytkim morzem na końcu świata, które nikogo nie interesuje. Jest wręcz przeciwnie, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, drugiej floty szczególnie, tak, tej floty północnoatlantyckiej, szóstej floty, floty europejskiej. Przecież w tym momencie właśnie to ona prowadzi te ćwiczenia Baltops oraz wszystkich marynarek sojuszniczych oraz sił powietrznych. My ciągle troszeczkę zapominamy, że wszystkie operacje w dzisiejszym świecie są operacjami połączonymi. W związku z tym nie ma co mówić, że to jest zadanie marynarki wojennej, czy lotnictwa, czy... Właśnie, Marku, musimy trochę dopowiedzieć, żeby każdy miał też tą świadomość, czym są te operacje połączone. Jakikolwiek konflikt, oczywiście może się zdarzyć, że tylko na tak zwanym jednym teatrze będzie się toczył, ale zazwyczaj, jak pokazuje też i przykład Ukrainy, niestety odbywa się na różnych, w cudzysłowie, tutaj frontach, także oddaję głos. Ale to nie tylko fronty mam na myśli, bo to jest ta jakby sfera geograficzna, tak? Natomiast chodzi mi o to, że różnego rodzaju siły zbrojne są w operację obronną zaangażowane. Lotnictwo, marynarka, wojska lądowe, siły specjalne, siły cybernetyczne, zdolności kosmiczne, kto je posiada, to super. Byłoby dobrze, gdybyśmy my posiadali. Chociaż zdaje się, że coś się szykuje niedługo w tej kwestii. I oczywiście jest w tej chwili bardzo ciekawa dyskusja, ja ją śledzę w publikacjach amerykańskich, która każe się zastanawiać, czy przypadkiem konflikt na Ukrainie nie cofnie nas trochę w tym myśleniu o wielodomenowości, tak? Że tam ta przemożna rola tych tradycyjnych środków walki, artylerii, wojsk pancernych, wojsk lądowych,
dosyć ograniczona rola lotnictwa nawet, tak. Praktycznie żadna rola marynarki w tych ściśle działaniach zbrojnych, prawda? Ona ma ogromną rolę w presji ekonomicznej, w blokadzie ekonomicznej praktycznie Ukrainy, ale jeżeli chodzi o samo oddziaływanie, jeżeli chodzi o razenie, to jest, odgrywa to dużo mniejszą rolę. W każdym razie obawa jest taka, że to trochę powstrzyma myślenie właśnie o tych operacjach wielodomenowych, ale no, Amerykanie myślą nie tylko o teatrze europejskim, nie tylko o walce z Rosją, takiej walce, jaką ona w tej chwili toczy z Ukrainą, bo trzeba też mieć świadomość, że ewentualna walka pomiędzy Rosją a NATO zapewne wyglądałaby nieco inaczej. Ale oni mają również świadomość tego, że takim strategicznym, długofalowym przeciwnikiem są Chiny, a tam sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Zresztą nie rezygnują też z tych planów tworzenia tak zwanych wielodomenowych grup zadaniowych, których jedna ma chyba w przyszłym roku już trafić do Europy. Ale zobacz, Marku, czy trochę nie było podobnie z wywiadem? Amerykanie zaczęli stawiać mocno na technikę, odchodzili od starego, tradycyjnego humintu i to się zemściło. I to się zemściło między innymi też w przypadku Ukrainy. Tak głowy masz absolutną rację. Masz absolutną rację i w tej chwili, no już dobrych parę lat temu mieliśmy do czynienia z takim przestawieniem wajchy w tym sensie, że no nagle decydenci się zorientowali właśnie, że te źródła z nasłuchu czy też z szperania w sieciach komputerowych to jest dużo za mało, że po prostu trzeba odbudowywać siatki szpiegowskie zwyczajnie i mieć swoje źródła w wysoko postawionych strukturach. Więc oczywiście dynamika wydarzeń sprawia, że wzrasta również dynamika dyskusji, tak? I dynamika wymiany poglądów. I w tej chwili, no przecież w Polsce przetoczyła się olbrzymia debata o siłach zbrojnych, tak, w ostatnim pół roku czy ostatnim roku. Ona się nie skończy, bo przecież również analiza tej wojny potrwa dłużej niż ta wojna, tak? A jeszcze się ta wojna nie skończyła. No i niestety, gdzie 10 Polaków, tam 11 opinii, nie? No, można powiedzieć, że są tacy, którzy potrafią doskonałą dyskusję prowadzić sami ze sobą, wyrażając przy tym trzy różne poglądy. Okej. Dobrze. A z tym Bałtykiem, bo myślę, że myślimy podobnie w szczegółach, może trochę inaczej. Jasne jest ta obecność amerykańska i po części sojusznicza, ale trochę inaczej wygląda to, co robimy. Air policing, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to się nazywa. A jest jednak ta obecność stała, jest gotowość, szybkie i ciągłe reagowanie. I ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tego Bałtyku i zapytał, czy nie powinniśmy właśnie powodować i iść w tą stronę, aby też ta obecność była stała, zabezpieczała, jakby nie patrzeć, nasze wody. I żeby to było, może to zabrzmi trochę brzydko, ale wydaje mi się to sensowne, kupienie czasu na to, kiedy sami odbudujemy własny potencjał, jeśli chodzi o wodę. Jak mówiłem, to się dzieje, jeżeli chodzi o tą obecność bałtycką. Mowa jest o tym, żeby taka stała grupa bałtycka po pierwsze została powołana, po drugie jakby może nie tyle stacjonowała w którymś z bałtyckich portów, ale na zasadzie takich krążących odwiedzin po prostu zawijała do nich, no a przede wszystkim, żeby stale była w morzu. Oczywiście jest to pewnego rodzaju plaster na brak własnych zdolności, ale trzeba też pamiętać, że nasze własne zdolności przyczyniają się do poszerzania czy też pogrubiania tego plastra sojuszniczego, tak? To znaczy to widać, no my akurat jeżeli chodzi o te nasze siły morskie, to niewiele mamy do zaoferowania. No, ale już jeżeli chodzi o siły lądowe, to jesteśmy, no nie waham się użyć tego słowa, potęgą wschodniej flanki, tak? I dlatego to też my świadczymy pewnego rodzaju usługi obronne na rzecz sojuszu. Jesteśmy w sile kompanii czołgów na Łotwie od 5 lat, tak? Bo ta obecność wysunięta została ustanowiona w roku 2016, a funkcjonuje od roku 2017. Jesteśmy również w nawet większej, jeżeli chodzi o liczebność, sile kompanii KTO w Rumunii.
I należy się liczyć jeszcze z podniesieniem tych obowiązków sojuszniczych, ponieważ mówi się i myśli i planuje w tej chwili to, żeby te batalionowe grupy bojowe rozmieszczone na wschodniej flance powiększyć do rozmiarów brygadowych grup bojowych. Wiemy, że są z tym pewnego rodzaju trudności. Nie wiadomo, czy to się zdarzy na pewno we wszystkich krajach wschodniej flanki. Nie wiadomo, jakie będzie podejście wszystkich sojuszników. Mówi się o tym, że ten miks zdolności może być zapewniony tak przez siły stacjonujące właśnie wysunięte w krajach gospodarzach, jak i przez siły dedykowane, ale jednak pozostające w krajach, które je wysyłają. W każdym razie, no my na pewno, biorąc pod uwagę całokształt naszej polityki bezpieczeństwa i obronności, będziemy raczej wśród tych krajów, które nie będą się wahać, żeby wysłać dodatkowych żołnierzy, właśnie tam, gdzie są potrzebni na pierwszej linii, bo w tej chwili gra toczy się o to, żeby te siły, które były nazywane tripwire, tak, czyli takimi potykaczami dla ewentualnych wkraczających Rosjan. Wszyscy już sobie zdają sprawę po realiach wojny w Ukrainie, że potykacz to jest za mało, że trzeba tych Rosjan po prostu powstrzymać. No a do tego oczywiście batalionowe grupy bojowe są zbyt małe. Dobrze, to mam inne pytanie, znowu jak zwykle rozwijające. Sam powiedziałeś o wydatkach i o pewnych de facto filarach. Stawiamy na to siły zbrojne, powiedziałeś, że to jest kwestia pewnego priorytetu. Ja z taką koncepcją nie do końca się zgadzam, tak? Potencjał i pozycję międzynarodową buduje się na kilku filarach i to de facto wynika ze strategii. Siły zbrojne są jednym z tych elementów. Tam bardzo ważnym jest też dyplomacja w domyśle i rozwinięciu, też służby specjalne, de facto wywiad. Jest też oczywiście też ta gospodarka. Czyli domena informacyjna, zarządzanie informacją. No w pewien sposób kreowanie, i to będzie słowo klucz, pewnych sytuacji i budowanie relacji właśnie na arenie międzynarodowej. Na bazie tego, co wiesz, a nie tylko jaka jest... Znaczy, chodzi mi o to, że to jest wykorzystanie wiedzy jako siły. Tak. Tylko to, co traktuję też jako pewien błąd w relacjach z Putinem od lat i nie do końca wydaje mi się, że wyciągamy wniosek, to jest kwestia, że i my, i w ogóle NATO, czy Unia Europejska nie jesteśmy kreacyjni. Cały czas niestety, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale czekaliśmy na jakiś ruch, a potem będziemy się zastanawiać, co on zrobi. Nie potrafiliśmy sami właśnie kreować pewnych sytuacji. Ale wracając jeszcze do tych nieszczęsnych mińskich nieporozumień, jak ja to nazywam. Chcieliśmy bardzo mocno tam zaistnieć, mówię teraz tutaj jako Polska. Wydaje mi się, że w takie miejsca, w takie sytuacje i w takie okoliczności bylibyśmy zapraszani, gdyby właśnie ta nasza pozycja była większa. Nie chcę powiedzieć, że wyższa, większa po prostu. Więc do czego zmierzam de facto? Czy właściwym jest, w twojej opinii, wskazywanie tylko i wyłącznie sił zbrojnych jako tego priorytetu, czy to nie powinien być jeden z tych trzech elementów, być może nawet czterech, jakby się trochę inaczej zastanowić, bo jeżeli to wszystko nie będzie wyważone na zbliżonym poziomie, wtedy będzie pewien efekt synergii. Jeżeli któryś będzie nawet priorytetem i będzie nawet mocno odstawać w pewnego rodzaju wykresie, może się okazać, że pozostałe ciągną trochę w dół. No zawsze się mówi, że o sile danego narzędzia czy instytucji zawsze świadczy jego najsłabsze ogniwo. Masz rację, trudno się nie zgodzić z twoim wywodem, w tym sensie, że siły zbrojne to jest zaledwie jeden z elementów budowania, kreowania, prowadzenia polityki państwa, tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. No my teraz przeżywamy taki okres i może dlatego nam się wydaje, że te siły zbrojne tak bardzo są, znaczy nie wydaje nam się, one są niezwykle mocno zaistniały, tak, w debacie publicznej, w deklaracjach politycznych, no i oczywiście również w sferze wydatków. Dyplomacja chyba nie nadąża za tym, to znaczy nie wydaje mi się, żebyśmy w całym tym procesie, prawda, bo też ja nie chcę na siłę, czy też
Marku, żeby była jasność, nie oczekuję oceny. Pytałem tak naprawdę o zrównoważenie tych różnych filarów. Tylko i wyłącznie. Tak, no więc jest zauważalna nierównowaga i tak naprawdę sam się wiele razy zastanawiałem, z czego ona wynika, ponieważ nie jest tak, żebyśmy nie mieli kadr, tak, do tej dyplomacji. Co jakiś czas mamy nawet jakiś pomysł, tak? Zdarzają nam się jakieś takie fajne strategie, fajne hasła. Problem wydaje się z taką determinacją do przełożenia jakichś pomysłów na pewne mechanizmy, procesy, integracją tego z innymi właśnie narzędziami oddziaływania państwa, z polityką ekonomiczną, polityką technologiczną. No to zapytam trochę prowokacyjnie, czy de facto nie mamy kłopotu ze strategią? Ponieważ wycinkowo może w pewnych elementach dobrze działamy, tylko znowu każdy sobie, każdy patrzy na swój resort, na swój wycinek, a jak mamy to połączyć i całościowo działać, to zaczyna być chyba trochę problem. A właściwie to mówię w tym momencie nawet o realizacji strategii niż samej strategii jako takiej, jako jej założenia. Wydaje mi się, że w ogóle mamy jeszcze bardziej podstawowy kłopot, polegający na tym, że samo sformułowanie, określenie strategia jest inaczej rozumiane przez różnych graczy tego całego systemu. I kiedy jeden mówi o strategii, to ma na myśli sprawy wyłącznie militarne, wojskowe, prawda, zbrojenia i tak dalej. Przepraszam za taką emfazę w głosie. A drugi ma właśnie na myśli taką horyzontalną wizję, miękką, odległą, ogólnie słuszną, tylko trochę przez to również nierealizowalną, tak? Znaczy, trudno pogłębię, jest... pogłębię lekko swoją prowokację. No przecież definicję samej strategii czy systemu, bo, który też jest tutaj bardzo ważny, są dość jednoznaczne. No ale chyba nie do końca chcemy te pojęcia jednoznacznie rozumieć. I znowu wrócę do naszego większego sąsiada, który być może, nawet nie być może, na pewno robi wszystko, żeby u nas pewne pojęcia się rozmywały. I to, co mówisz, całkowicie się zgadzam. Jest bardzo mocno rozmywane pojęcie strategii, mylone nawet z taktyką. Wiesz, ja nie wiem, czy to jest, czy to rzeczywiście Rosja próbuje nam tutaj zabełtać w głowach, czy my sami po prostu nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu na to, żeby sobie sami poukładać, tak, pewne pojęcia, procesy. Sprowadza się to chyba wszystko do tego, że jednym z największych zaniedbań, czy też takich braków tej naszej odnowionej demokracji jest to, że myśmy relatywnie szybko porzucili albo nigdy żeśmy wystarczająco intensywnie nie inwestowali w edukację i budowę nie tyle społeczeństwa obywatelskiego, co świadomości obywatelskiej. Nie tylko na dole, ale również i w średnich, i w tych najwyższych szczeblach, że tak powiem, boję się użyć słowa elitach, tak? Ale chodzi mi o to, że kolejne generacje polityków, przywódców, liderów partyjnych, które przychodziły do władzy i brały odpowiedzialność za Polskę, wydawały się inaczej rozumieć, znowu duże słowo, rację stanu, interes narodowy, dobro Polski, tak? Kiedyś był taki program A Dobro Polski. I stąd mamy pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju rozedrganie, takie halsowanie, tak? Prawo, lewo, od ściany do ściany. No w tej chwili przeżywamy właśnie ten okres takiej militaryzacji myślenia o bezpieczeństwie narodowym. Kiedyś mieliśmy do czynienia z ekonomizacją myślenia o bezpieczeństwie narodowym, tak? A to wszystko gdzieś musi się składać z tych wszystkich czynników naraz. No i właśnie powiedziałbym tak, że nam brakuje czegoś, co jest na Zachodzie, w Stanach, czy nie wiem, we Francji, w Wielkiej Brytanii, określane jako ten taki deep state. To znaczy, brakuje nam takiego ducha, oczywiście reprezentowanego przez ludzi, którzy jakby obudzeni w środku nocy, wszyscy niemal tym samym głosem mówią to samo o tym, co jest interesem państwa. Ale Marku, prosta rzecz, wejdę zdanie niestety. To wywodzi się z czegoś, co można by nazwać jakąś kulturą polityczną, bo niezależnie od tego, jaka partia jest przy władzy, jakie ma swoje jakby ideologie, to jakby nie patrzeć, przecież ten interes narodowy jako taki się nie zmienia, tym samym strategią.
No a to przeprowadź mi ćwiczenie. Słucham. Co jest tym interesem narodowym Polski? W tym teraz, tu i teraz. No ale tak naprawdę to są bardzo proste rzeczy wynikające de facto ze strategii, nad którymi mało kto się pochyla, bo właśnie kiedy się o to w ogóle pyta, ludzie bardzo mocno nie potrafią odpowiedzieć, tak? Ja też nie chcę zmieniać tej rozmowy w jakiś quiz, tak? I to nie o to mi chodziło. Natomiast koniec końców to się przekłada właśnie na to, że my przez ileś lat zaniedbaliśmy tę sferę bezpieczeństwa obronnego, a teraz musimy przez o wiele mniej lat doprowadzić do jej radykalnego wzmocnienia po to, żeby się czuć bardziej bezpiecznym. Bo to, czy my będziemy w wyniku tego bardziej bezpieczni, to jest, znaczy, obyśmy się nigdy nie musieli przekonywać, tak? To jest, przekonamy się dopiero w momencie testu. Ale wszystko się opiera na naszych odczuciach, tak? My w tej chwili, a przynajmniej nasi liderzy, tak? Narzucili, czy też rozwinęli taką narrację, z której wynika ta potrzeba. Jak widać, skutecznie ją narzucili, czy też skutecznie ją komunikują, tak? Nie ma sprzeciwu wobec rosnących wydatków obronnych, nie ma jakiejś radykalnej krytyki. Oczywiście punktowo ona się zdarza, tak? No bo są decyzje uznawane za mniej kontrowersyjne, są decyzje uznawane za bardziej kontrowersyjne. Natomiast no, wydaje mi się, że panuje taka powszechna zgoda narodowa właśnie co do tego wzmocnienia militarnego. Zresztą też przykład Marku, debaty politycznej. Nic tak nie łączy nawet i z opozycją, jak wspólny wróg i zagrożenie. Jak poczucie zagrożenia. Państwa. No tak, dokładnie. No może masz rację. Może masz rację, natomiast to też nie powinno zwalniać ludzi, którzy no, promują się jako rozsądnie myślący od rozsądnego patrzenia, tak? I takiej zdrowej krytyki. Nie mówię o krytykanstwie, nie mówię o takiej jakby o krytyce wynikającej li tylko z polaryzacji politycznej, że oni coś robią, w związku z tym jest to do niczego. A jak tamci zrobili, to oczywiście było super. Tylko żeby widzieć pewne rzeczy w dłuższym horyzoncie, w oparciu o procesy, znowu gdzieś tam w podstawie mające ten interes narodowy, czy też rację stanu, a nie tylko liczby, słupki, wartości, pewnego rodzaju hype, tak, który w tej chwili wydaje mi się zapanował w tej dziedzinie. Okej, do jeszcze jednej rzeczy chciałbym wrócić, trochę zmieniając. Mówiłeś między innymi o naszej obecności sojuszniczej tak naprawdę w różnych rejonach świata. Czy nie mamy tak naprawdę w obecnej sytuacji bardzo silnego kontrargumentu dla tych, którzy krytykowali wysyłanie naszych wojsk? Począwszy od koalicji antyterrorystycznej po 11 września, którą Amerykanie, że tak powiem, sprowokowali, w sensie zorganizowali, i abstrahując od tego całkowicie, co działo się potem, po najróżniejsze misje w różnych rejonach świata. Wszyscy pytali, po co ryzykujemy zdrowiem żołnierzy wyzywano, że są najemnikami i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, w mojej opinii, i żołnierz, od pojedynczego żołnierza po samą górę właściwie systemu, nabrali, no przeszli naprawdę bardzo silną i porządną, bym powiedział, nawet rewolucję. Pozytywną jak najbardziej. Zmiana żołnierza jest niesamowita, plus oczywiście pełna integracja natowska, ale tak naprawdę kiedyś dając, dzisiaj mamy prawo oczekiwać, by nie powiedzieć wprost, że i żądać. Podobnie to widzisz, czy trochę inaczej na to patrzysz? Co do zasady bym się z tobą zgodził, z tym, że ja uważam, że myśmy się przeinwestowali. To znaczy, że też oczywiście trzeba pamiętać o realiach, tak? Nic się nie działo w próżni. My byliśmy ledwie 2 lata czy 3 lata po wejściu do NATO, jak wydarzył się 11 września. Ale Marku, jeździliśmy na misję już wcześniej, nie będąc w NATO, przypomina mi program Partnerstwa dla Pokoju i trochę starsze czasy też. To prawda, tak. Masz rację. Byliśmy, tradycyjnie jesteśmy bardzo zaangażowani w operacje tak zwane pokojowe, które czasem mają postać wojen. Dokładnie. Ale wracam do tego przeinwestowania. Myśmy również w wyniku tego stracili te lata, które teraz musimy tak szybko nadrabiać. Ale znowu, oczywiście wtedy myśmy mieli dramatycznie niższe możliwości finansowe.
co również jakby pogłębia tą kwestię przeinwestowania, tak? Ponieważ my z dużo mniejszego budżetu musieliśmy nagle opłacić jednak olbrzymie zaangażowanie w te misje afgańską i iracką. I to ma odłożone konsekwencje do dzisiaj. Będzie miało jeszcze długo. Co do tego, że to nam umożliwiło, jakby ten skok na głęboką wodę nam umożliwił takie zanurzenie się w tych realiach współpracy, interoperacyjności, komunikacji sojuszniczej. Pełna zgoda. Co do tego, że pomógł nam wykształcić pewną grupę kadry dowódczej, też pełna zgoda. Niektórzy z nich zajmują w tej chwili bardzo wysokie, eksponowane stanowiska. Niestety część z nich jest już poza wojskiem, poza systemem, czy też poza tak. służbami i szkoda, że tak się stało. Czy to jest na zasadzie ekwiwalentu? To znaczy, czy my w tej chwili otrzymujemy zwrot tej inwestycji? Nie jestem pewien. To znaczy, mamy w tej chwili sytuację, w tym momencie mamy sytuację zupełnie inną. To jest sytuacja sprzed okresu operacji poza obszarem natowskim. To jest sytuacja naprawdę, tak jak rozmawialiśmy na początku, zimnowojenna, czy też konfliktu dużych graczy, konfrontacji dużych graczy geopolitycznych. I tutaj mamy do czynienia z powrotem do realiów no, artykułu 5 po prostu, tak? Natowskiego, którym te misje, oczywiście afgańska miała większy związek przynajmniej na jej początku, a potem to już było dobudowywanie pewnej ideologii do tego, co się faktycznie działo, tak, do decyzji politycznych. W tym przypadku mamy do czynienia z trzonowym zadaniem sojuszu. Obrona i odstraszanie terytorium mandatowego. To jest, wydaje mi się, to zachodzi niezależnie od czegokolwiek, co w przeszłości myśmy jakby dedykowali do zadań poza tym głównym zadaniem sojuszu. Trochę na koniec w ramach małego podsumowania. Trochę odbiegniemy oczywiście w boczną ścieżkę, panie biegaczu, ale też muszę o to zapytać. Kwestia Białorusi. Dla jednych zepsuliśmy całą sprawę i przegraliśmy już Białoruś. Inni twierdzą, że wcale być tak nie musi. I przypominają mi się słowa ambasadora Daniela Frieda. Zdaje się, że to on właśnie kiedyś powiedział, że oni w Stanach też kiedyś nie rozpatrywali, za ile i w ogóle czy uda się jakby Polskę i nasz rejon wytargać spod wpływów rosyjskich. Czy może gdzieś właśnie podobnym patrzeniem kiedyś amerykańskim pewne rzeczy już niepotrzebnie może wykluczamy. Bo jakby nie patrzeć, może się okazać, że ta Białoruś też może być, jeśli nie kluczem, to kluczykiem do pewnych kwestii. Plus oczywiście obwód kaliningradzki. Artur, no ja tak zaglądam, co tam masz na półce. Widzę globus, widzę jakieś pamiątki, widzę książki, ale nie widzę takiej kryształowej kuli. Ja też jej nie mam. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, jak potoczy się dynamika i w którą stronę tych wydarzeń. Możemy przypuszczać, że dynamika wydarzeń będzie większa, amplituda skoków będzie wyższa i w związku z tym temperatura pewnych procesów się zwiększy. Marku, wracam tutaj niestety do pewnej kwestii, którą dzisiaj poruszyłem, czyli kreowania rzeczywistości. Bo to nie jest kwestia tylko czekania i zobaczenia, co z Białorusią będzie się działo, tylko być może trzeba będzie kroki, może momentami ryzykowne, podjąć. Słuszna uwaga, dziękuję, że mnie naprowadziłeś na właściwe tory. Nie umiem powiedzieć, czy mamy narzędzia, czy mamy... Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie mamy narzędzi w tej chwili. Że je, ale patrzysz pod kątem nazwy Polski, czy... Tak, Polski... Rozumiem, że w podtekście twojego pytania jest to, czy Polska mogłaby... Nie tylko Polska. My jako też świat trochę szerszy, Unia, NATO, zwłaszcza NATO, tak? No tak, tylko że wiesz, no tak naprawdę... Poza... Nie mam na myśli wycieczki centralnie czołgami na Mińsk, tak? Oczywiście, tak, ja to też rozumiem. Poza unijnymi pieniędzmi, to tak naprawdę, jakie mieliśmy do tej pory narzędzia oddziaływania? Polska diaspora na Białorusi, nasz wpływ, czy też
nasze relacje ze społeczeństwem obywatelskim Białorusi, to być może w tej kolejności powinienem powiedzieć, że to była nasza, to była nasza główna karta przetargowa, tak? Nasz główny atut. No, co do relacji gospodarczych, to chyba jednak nie bardzo. No, a o relacjach politycznych trudno mówić. Wydaje mi się, że nam się, znaczy ta skrzynka z narzędziami jest dramatycznie pusta w tym momencie. A dobijając gwoździa i dopytując jeszcze o obwód kaliningradzki, gdzieś tam w twojej głowie kiełkują pewności. Ja się spotkałem z taką teorią, czy też jakąś taką wizją, że no może właśnie ta wojna w Ukrainie sprawi, że w obwodzie kaliningradzkim coś, że tak powiem, zacznie, tak? I że nie wiem. No, można to zrobić narzędziami militarnymi i niemilitarnymi de facto, tak? Albo o niskim charakterze tych narzędzi militarnych. Wydaje mi się, że jedną z konsekwencji tego, że przez kilkadziesiąt lat wojna nie była na stole, wojna, czy też w ogóle myślenie konfrontacyjne nie było na stole, że Zachód się trochę pozbawił zdolności oddziaływania tymi właśnie środkami, o których ty w tej chwili wspominasz, o ile cię dobrze rozumiem. I nie wydaje mi się, by było to w tym momencie możliwe, żeby tak na szybko się nauczyć, również dlatego, że no, brakuje też tych ludzi, którzy kiedyś to robili, tak, w krajach, które były tą areną tego zastępczego starcia Zachodu z Sowietami. No i tak już wspominaliśmy o tym, że nawet na zasadzie utraty tego humintu, tak, tego wywiadu, zatracenia bezpośrednich kontaktów na rzecz tej elektroniki, nie wiem, czy można wywołać secesję obwodu kaliningradzkiego w kontakcie RU. Wróćmy do naszego głównego wątku. Marku, prośba o pewne podsumowanie, może własną twoją prognozę, jakieś przemyślenia, może jakieś uwagi i wątki, na które nikt inny na razie nie zwraca uwagi, a co według ciebie jest ważne, patrząc pod kątem oczywiście i samej wojny w Ukrainie i tego, no przede wszystkim, co na naszym krajowym podwórku się dzieje. Ja zacznę od tego krajowego podwórka. Jesteśmy w okresie inflacji zbrojeniowej i oczywiście to jest racja, że my mamy do odrobienia bardzo duże zaległości i gdzie się nie obrócić, tam są pewne luki, tak, większe lub mniejsze. Natomiast te zapowiedzi decyzji z ostatnich tygodni zaczynają wyglądać na pewnego rodzaju chaos, zaczynają wyglądać na takie łapanie okazji, z których powstać może taka armia patchworkowa, taka składanka rozmaitych puzli. Ja tylko przypomnę, że liderzy, również nasi w ostatnich latach, na przykład w takiej debacie o europejskiej obronności, no wskazywali, że europejskie siły zbrojne krajów europejskich, w ten sposób należy się wyrazić, dysponują ogromną paletą rozmaitego uzbrojenia i to jest niedobre. Bo to przeszkadza, bo to utrudnia interoperacyjność i tak dalej. No i zobaczmy, co się dzieje u nas. My dokładnie w tym kierunku zmierzamy. I to oczywiście w krótkim okresie da się usprawiedliwić pilną potrzebą, tak? Chociaż oczywiście nad pilnością wszystkich tych potrzeb można by pewnie dyskutować. Natomiast w średnim i dłuższym okresie, no to jednak jest recepta na kłopoty, głównie kłopoty dotyczące logistyki, obsługi. To się wszystko przekłada koniec końców na pieniądze oraz kadry. Bo jeżeli masz dwucyfrową, czy też sięgającą 10, prawda, ilość typów sprzętu do obsługi, to musisz mieć ileś systemów do jego obsługi, zamiast ujednolicenia, dajmy na to. Plus musisz mieć ludzi, którzy to będą robić. Maszyny tego po prostu nie zrobią i nawet będziesz miał problem, żeby stworzyć jakiś, nie wiem, system komputerowy, dajmy na to, wspomagany sztuczną inteligencją. Takie podejścia są realizowane w tej chwili, prawda, że pewne systemy komputerowe umieją przewidywać na przykład potrzeby obsługowe sprzętu. To jest trudniejsze, jeżeli masz tego
taką różnorodność i to mnie trochę martwi, tak? To znaczy, jak mówię, ja się zgadzam, że my powinniśmy inwestować, ale powinniśmy... Pośpiech jest złym doradcą w każdej sytuacji. A teraz co do jakby tego czynnika zewnętrznego. Powinniśmy wykorzystać ten moment i na szczęście to się chyba dzieje do tego, żeby wzmocnić znaczenie Polski w NATO, żeby wzmocnić znaczenie NATO w Polsce, co nadal ty również masz kontakty w siłach zbrojnych i pewnie ty też zdajesz sobie sprawę, że to nie jest tak, że każdy polski oficer czy podoficer szczerze wierzy w sojusz. Ja nie wiem, czy ja czegoś obrazoburczego teraz nie powiedziałem. Nie no, Marku, no, każde środowisko de facto jest zbudowane z różnych jednostek, jest zawsze większość. Są te poboczne i są też ekstrema, tak. Także myślę, nic gorszącego nie powiedziałeś. No więc trzeba to wykorzystać i skonsumować. Ja niekoniecznie jestem fanem jakby tej koncepcji, która w tej chwili znowu będzie bardzo gorąco dyskutowana, że czy stałe bazy, czy niestałe bazy. Nie ma to większego znaczenia, póki te wojska są i są w wysokiej gotowości, dobrze przygotowane, wyszkolone, mają odpowiedni sprzęt, uzbrojenie oraz ten cały ogon logistyczny, prawda? To zaopatrzenie, które pozwala, przecież wiadomo, że nawet jeżeli powstaną brygadowe grupy bojowe, to wciąż nie będzie siła, która byłaby w stanie powstrzymać pełnoskalową agresję Rosji, jeżeli w ogóle do niej dojdzie, tak? To jest osobna kwestia na osobną rozmowę. Siły, tak zwane follow-on forces, muszą mieć przygotowane procedury, ścieżki dotarcia, korytarze dostępu, miejsca, w których będą zgromadzone, w których będą ześrodkowane i skierowane na front. To wszystko musi się w Polsce dziać. Ja przypominam sobie, że myśmy podpisali w 2020 roku taką bardzo dużą i bardzo ciekawą umowę ramową ze Stanami Zjednoczonymi o poszerzonej współpracy obronnej, która przewidywała mnóstwo bardzo interesujących inwestycji. I tak się zastanawiam, bo nie widzę, żeby jakby co pół roku informowano nas o uruchomieniu kolejnej takiej inwestycji. I zadaję sobie pytanie, czy my tę umowę podpisywaliśmy tylko po to, żeby nazwać ją Fort Trump? Czy może po to, żeby wzmocnić bezpieczeństwo nasze w układzie i bilateralnym, i sojuszniczym? I zostawimy słuchaczy chyba z tym pytaniem. Marku, bardzo, bardzo dziękuję. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to były najlepsze igrzyska, ale oczywiście jak najbardziej zapraszam ponownie, bo myślę, że znowu otwarło się parę bardzo ciekawych drzwi do kolejnych dyskusji, więc mam nadzieję, że kolejne zaproszenia przyjmiesz. Moim Państwa gościem był redaktor Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa Polityki Insight. Bardzo serdecznie, Marku, dziękuję. Kłaniam się nisko. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.